3 plus 2 to takie proste. W kilkusetletniej tradycji muzycznej głównym wyznacznikiem jakości melodii jest użycie składników akordowych, które brzmią lepiej niż mieszanie dźwięków z gam i skal. Tak działa słuch. Jednak problemem jest skomplikowana nauka metodami takimi jak skala, akord lub nauka pasaży, arpeggio we wszystkich pozycjach instrumentu. Gdy akordy się zmieniają, a chcemy zagrać wybrany składnik, na przykład tercję, i następnie poprowadzić ją do kwinty kolejnego akordu, metody te albo wcale nie działają, albo są bardzo skomplikowane i wymagają lat pracy, zanim w ogóle zaczną działać. Tymczasem proponuję naukę relatywnie prostej metody, gdzie grupujemy składniki po 2 i 3, tak jak zorganizowane są czarne klawisze fortepianu, co daje natychmiastową orientację już od samego początku nauki metody. I mamy władzę nad doborem materiału dźwiękowego w improwizacji, kompozycji i aranżacji. Gdy zmienia się akord, podążamy za głosem wiodącym i w ułamku sekundy otrzymujemy nowe grupy dwójki i trójki, nie gubiąc orientacji. Metoda fulary to szybka metoda lokalizacji składników akordowych w melodii, używana już przez ponad 500 absolwentów mojej szkoły muzycznej i zdobywająca coraz większą popularność.